Ja nie mam pieniędzy, Naściu. Nie mam już nic. Nic. To skończenie świata. O, świat się zawali, to pewne. Idźcie stąd. Uciekajcie prędzej. Ach, mam jeszcze sprzączki srebrne i sześć nakryć. Najpierwszych, jakie posiadłem w swym życiu. Wreszcie pozostało mi już tylko dwanaście tysięcy franków rocznego dochodu. — A cóżeś zrobił ojcze ze swoim dożywotnim dochodem? — Sprzedałem go i zabezpieczyłem sobie tylko szczupłą pensyjkę na własne potrzeby. Potrzebowałem dwunastu tysięcy franków, żeby urządzić Fifince apartament. — W twoim domu, Delfino? — zapytała pani Duresto. — A, to wszystko jedno — zawołał ojciec Gorio. Dość, że już nie ma dwunastu tysięcy franków. — Domyślam się — rzekła hrabina — to dla pana Durastiniak. Ach, zatrzymaj się, biedna, Delfino. Spójrz, dokąd to mnie zaprowadziło. Moja droga, pan Durastiniak jest młodym człowiekiem, który z pewnością nie zuboży swej kochanki. Dziękuję, Delfino. Spodziewałam się coś lepszego usłyszeć od ciebie w krytycznym moim położeniu. Ale tyś mnie nigdy nie kochała. Przeciwnie, ona cię kochała Naściu, zawołał ojciec Gorio. Właśnie przed chwilą mi to mówiła. Rozmawialiśmy o tobie i Delfina utrzymywała, że ty jesteś piękna, a ona tylko ładną nazwać się może. Ona, powtórzyła hrabina, ona posiada chłodną piękność. Niech i tak będzie, rzekła Delfina. Lecz powiedz, jakżeś ty ze mną postępowała? Tyś się mnie zaparła. Tyś zamknęła przede mną drzwi wszystkich domów, w których bywać pragnęłam. Jednym słowem, korzystałaś z każdej sposobności, żeby mi przykrość wyrządzić. A ja? Czyż przychodziłam za twoim przykładem wydzierać ojcu tysiąc po tysiącu? Wyzuwać go zmienia i doprowadzać do stanu, w jakim obecnie się znajduje? Patrz, siostro, to twoje dzieło. Ja widywałam ojca, póki tylko mogłem. Jam go za drzwi nie wypchnęła i nie przychodziłam lizać mu rąk, gdy mi był potrzebny. Nie wiedziałam nawet, że wydał dla mnie te dwanaście tysięcy franków. Zresztą tatko dawał mi podarunki, gdy chciał, ja ich nigdy nie żebrała. Bo tobie szczęście sprzyjało. Pan du Marseille był bogaty. Zdaje się, że wiesz o tym dobrze, ale ty byłaś zawsze zimna jak złoto. Żegnam was, nie mam ani siostry, ani Milcznaściu! Krzyknął ojciec Gorrio. Tylko taka siostra jak ty może powtarzać rzeczy. W której już nikt nie wierzy. Tyś istny potwór, mówiła Delfina. Dzieci, dzieci, przestańcie, bo się w waszych oczach zabije. Słuchaj, Naściu, przebaczam ci, boś ty nieszczęśliwa, mówiła baronowa dalej, ale jam lepsza od ciebie. Jak mogłaś powiedzieć mi coś podobnego i to w takiej chwili, kiedy ja zdolna byłam wszystko dla ciebie uczynić. Nawet wejść do pokoju mego męża, czego nie zrobiłabym ani dla siebie, ani dla godne wszystkich złych postępków, jakich dopuściłaś się względem mnie od lat dziewięciu. Dzieci, dzieci, uściśnijcie się, mówił ojciec. Wyście obie dobre, jak anioły. Nie, proszę mi dać spokój, zawołała hrabina, odpychając ojca, który ją wziął za ramię. Nawet mąż mój miałby dla mnie więcej litości niż ona. Można by pomyśleć, że ona jest wzorem cnoty. — Wolę zawsze, żeby mówiono, żem winna pieniądze panu du Marseille, niż żebym sama miała wyznać, że pan de Trai kosztuje mnie przeszło dwieście tysięcy franków — odparła pani du Delfino! — krzyknęła hrabina i postąpiła ku niej krok jeden. — Ja mówię prawdę. — A ty mnie czernisz — powiedziała chłodno baronowa. Ojciec Goriot rzucił się ku hrabinie, powstrzymał ją i zakrył jej ręką usta, nie dając reszty domówić. — Mój Boże — Czego ty się dotykałeś, ojcze? Zawołała Anastazja. Ach, prawda. Moja wina, rzekł biedny ojciec, wycierając ręce o spodnie. Nie wiedziałem, że przyjdziecie. Przygotowywałem się do przenosin. Szczęśliwy był, że zasłużył na wymówkę, która ściągnęła na niego gniew córki. Ach, począł, rzucając się na krzesło. Byście mi serce rozdarły przyszła już moja ostatnia godzina w głowie mi się coś gotuje jak gdyby ogień był pod czaszką bądźcie już grzeczne kochajcie jedna drugą chyba śmierci mojej chcecie delfino naściu wy miałyście słuszność nie wy obie nie miałyście słuszności słuchaj dedelko mówił dalej podnosząc na baronową oczy pełne łez ona potrzebuje dwunastu tysięcy franków. Postarajmy się o nie. Nie patrzcie na siebie takim wzrokiem. Stary ukląkł przed delfiną. Przeproś ją, jeżeli chcesz mi zrobić przyjemność, szepnął z cicha. Ona jest bardziej nieszczęśliwa. Biedna moja Naściu, rzekła delfina, przerażona dzikim i obłąkanym wyrazem, jaki twarz ojca przybrała pod wpływem boleści. Jam zawiniła, uściśnij mię. — Ach, przykładacie mi balsam do serca — zawołał ojciec Gorio. Ale skąd tu wziąć dwanaście tysięcy franków? A gdybym ja ofiarował się na zakładnika? — Ach nie, nie, ojcze — zawołały obie córki, zbliżając się do niego. — Bóg ciebie za tę myśl wynagrodzi, bo naszego życia na to za mało. Nieprawdaż, naściu? — mówiła delfina. — A zresztą, ojcze, byłoby to kroplą w morzu zauważyła hrabina. Czyż i za cenę krwi nic zrobić nie można? Zawołał starzec z rozpaczą. Poświęcę się dlatego, kto ciebie, Naściu, wybawi. Gdy karze, człowieka dla niego zabije. Zrobię jak wotrę. Pójdę na galery. Ja. Zatrzymał się, jak gdyby grom w niego uderzył. Nic już nie mam, zawołał, rwąc sobie włosy gdybym wiedział, gdzie ukraść można. Ale i kradzież trudno popełnić. Zresztą, chcąc bank rozbić, potrzeba niemało ludzi i czasu. Cóż, trzeba umierać. Nic już innego zrobić nie mogę. Tak jest. Na nic się już nie przydam. Nie jestem już ojcem. Nie. Ona mnie prosi, ona potrzebuje, a ja. Nędzny nic już nie mam. A, stary niegodziwcze. Zachciało ci się dochodu do żywotniego, a zapomniałeś, że masz córki. Chyba już ich nie kochasz. Zdychaj, zdychaj, psie jakiś. Tak, jam gorszy od psa. Żaden pies nie postąpiłby w ten sposób. Och, moja głowa. Coś mi ją rozsadza. Ależ, ojcze, bądź rozsądny. wołały obie kobiety, zatrzymując goriota, który uderzał głową o ścianę. Stary zanosił się od płaczu. Eugeniusz, przerażony tym, co słyszał, pochwycił rewers podpisany dla Wotrena na znacznie większą sumę, poprawił cyfrę i zrobił na imię Goriota rewers regularny na dwanaście tysięcy franków. Oto są pieniądze, powiedział, wchodząc do pokoju Goriota i podając papier hrabinie. Spałem w swoim mieszkaniu, ale obudziła mnie głośna rozmowa i dowiedziałem się, com winien panu Goriotowi. Oto jest mój rewers. Możecie go państwo sprzedać, a ja zapłacę go jak najsumienniej. Hrabina stała jak martwa, trzymając papier w ręku. Delfino, zawołała blada i drżąca z gniewu, wściekłości i szału. Przebaczyłam ci wszystko. Bóg mi świadkiem. A tyś tak postąpiła. Jak to? Ten pan był za ścianą. Tyś o tym wiedziała i zemściłaś się nikczemnie, pozwalając bym wydała przed nim swoje tajemnice. Życie swoje i swoich dzieci, swój wstyd, swoją sławę. Słuchaj, nie dbam teraz o ciebie. Nienawidzę cię. Będę ci szkodziła jak tylko potrafię. Będę. w gardle jej zaschło i gniew przeciął jej słowa. Ależ to syn mój. To dziecko nasze. To brat twój, twój zbawca! wołał ojciec Gorio. Uściskaj go naściu. Patrz, ja go uściskam. dodał. Chwytając Eugeniusza w ramiona z szalonym jakimś zapałem. O dziecię moje, ja będę tobie więcej niż ojcem. Będę ci całą rodziną. Chciałbym być Bogiem, żeby ci świat rzucić pod nogi. Ale pocałuj, że go Naściu! To nie człowiek, to anioł. Prawdziwy anioł. Daj jej spokój, ojcze. Ona szalona w tej chwili. Szalona? Szalona? A ty jaka jesteś? Zapytała pani Duresto. Dzieci moje. Ja umrę, jeżeli tak mówić będziecie, zawołał starzec, padając na łóżko, jak gdyby postrzałem śmiertelnym ugodzony. One mnie zabijają, powiedział. Hrabina spojrzała na Eugeniusza, który stał niemy, ogłuszony gwałtownością tej sceny. Panie, wyrzekła, zapytując go ruchem, głosem i spojrzeniem, gdy tymczasem Delfina rozpinała pośpiesznie kamizelkę ojca. Pani, zapłacę i będę milczał, odparł nie czekając zapytania. Zabiłaś ojca, Naściu, rzekła Delfina, pokazując siostrze starca zemdlonego. Hrabina uciekła z pokoju. Przebaczam jej, rzekł stary, otwierając oczy. Położenie jej jest tak okropne, że obłąkałoby nawet lepszą głowę. Pocieszaj ją, Delfino, bądź dla niej łagodna. Przyrzecz to biednemu twemu ojcu, który prosi cię o to w ostatniej godzinie. Mówił ściskając rękę delfiny. Ale co ci jest, ojcze? pytała baronowa przerażona. Nic, nic to przejdzie odparł ojciec. Coś mi ściska czoło. To pewnie migrena. Biedna naścia, co za przyszłość! Hrabina wróciła w tej chwili do pokoju i rzuciła się do kolan ojca. Przebaczenia! zawołała. Przestań, Naściu, bo to mi jeszcze większy ból sprawia, rzekł ojciec Gorio. Panie, rzekła hrabina, podnosząc na Rastiniaka oczy zalane łzami. Boleść uczyniła mnie niesprawiedliwą. Będziesz mi pan bratem, dodała wyciągając do niego rękę. Naściu, zawołała delfina, przyciskając siostrę do piersi. Zapomnijmy o wszystkim. Droga moja Naściu. O nie, odparła tamta. Ja będę pamiętała. Anioły moje, zawołał ojciec Gorio. Zdejmujecie zasłonę, która mi spadła na oczy. Wasz głos mnie ożywia. Uściskajcie się jeszcze. No cóż, Naściu, czy cię ten weksel poratuje? Mam nadzieję. Ale, tatku, czy ty go nie podpiszesz? Patrzcie, to, żem dopiero głupi, żem o tym zapomniał. To dlatego, że mi się źle zrobiło, daruj mi, Naściu. Przyślij mnie zawiadomić, żeś się już swojej troski pozbyła. Albo ja sam przyjdę. Ale nie, nie pójdę. Nie mogę już widzieć się z twoim mężem, bo zabiłbym go na miejscu. Ale nie bój się. Przyjdę, gdy będzie mowa o sprzedaży twych majątków. Śpiesz, moje dziecko. I postaraj się, żeby się Maksym ustatkował. Eugeniusz stał zdumiony. Biedna Naścia. Była zawsze taka gwałtowna, rzekła pani Dunus i ale serce ma najlepsze. Ona powróciła tylko po to, by podpis uzyskać, powiedział Eugeniusz, pochylając się do ucha Delfiny. Tak sądzisz? Chciałbym temu nie wierzyć. Nie ufaj jej, mówił Eugeniusz, wznosząc oczy do góry, jak gdyby pragnął powierzyć Bogu myśli do wypowiedzenia, których brakło mu odwagi. A tak. Ona miała zawsze skłonność do udawania. A biedny ojciec nie umie się na tym poznać. Jakże wam teraz? Dobry ojcze Gorio? zapytał Eugeniusz starego. Zbać mi się chce. Eugeniusz pomógł mu położyć się na łóżku i stary usnął po chwili, trzymając córkę za rękę. Zobaczymy się wieczorem w teatrze? rzekła Delfina powstając. Powiesz mi wtedy, jak się ma mój ojciec. Pan przenosisz się jutro. Chodźmy zobaczyć pański pokój. Ach, co za okropność, zawołała, wchodząc do jego mieszkania. Wszak tu gorzej jeszcze, jak u mego ojca. Jakżeś ty dziś pięknie postąpił, Eugeniuszu. Będę cię kochała jeszcze więcej, jeżeli tylko potrafię. Ale, dziecko drogie, kto chce dorobić się fortuny, ten nie powinien wyrzucać po dwanaście tysięcy franków za okno. Hrabia de Trailly jest szulerem. Anastazja nie chce tego widzieć. Potrafiłby on zdobyć sobie te dwanaście tysięcy tam, gdzie zwykł wygrywać i przegrywać całe góry złota. Głuchy jęk przywołał ich do pokoju goriota. Stary wydawał się uśpiony, lecz za zbliżeniem się dwojga zakochanych usta jego zaczęły się poruszać. One nie są szczęśliwe, wyszeptał. Nie wiadomo, czy słowa te zostały wymówione we śnie, czy na jawie. Ale dźwięk ich przeniknął tak głęboko serce córki, że zbliżyła się do barłogu, na którym ojciec spoczywał i pocałowała go w czoło. Stary przymknął oczy. To delfina powiedział. No cóż? Jakże ci, ojcze? zapytała baronowa. Dobrze, bądź spokojna. Ja wstanę niebawem. Idźcie. Idźcie, moje dzieci, bądźcie szczęśliwi. Eugeniusz przeprowadził Delfinę do domu, ale nie chciał pozostać u niej na obiedzie i pośpieszył do gospody zaniepokojony stanem Goriota. Stary przyszedł był właśnie do sali jadalnej i zamierzał siąść do stołu. Beauchamp obrał sobie takie miejsce, z którego mógł najlepiej obserwować fizjonomię eksfabrykanta. Ojciec Goryo wziął swoim zwyczajem kawałek chleba i zaczął go wąchać, by osądzić, z jakiej mąki był wypieczony. Ale ruch jego był tak dalece machinalny i pozbawiony tego, co można by nazwać świadomością czynu, że student medycyny potrząsł głową w sposób złowieszczy. Zbliż się do mnie, panie asystencie, przy szpitalu koszę, rzekł Eugeniusz. Białszą przysiadł się do niego tym chętniej, że zarazem zbliżał się i do goriota. — Co jemu jest? — zapytał Rastyniak. — Już po nim. Jeżeli się nie mylę, musiało się z nim stać coś nadzwyczajnego, bo zdaje mi się, że mu grozi lada chwila atak apoplektyczny. Niższa część twarzy jest wprawdzie spokojna, ale patrz. W wyższej części wszystkie rysy ściągają się mimowolnie ku czołu. Przy tym oczy jego przybrały wyraz szczególny, który dowodzi, że woda na mózg naciska. Wyglądają tak, jak gdyby były zasypane drobniuchnym pyłkiem. Jutro rano będę mógł powiedzieć coś pewniejszego. Czy jest na to jakie lekarstwo? Nie ma żadnego. W najlepszym razie będzie można opóźnić śmierć, jeżeli uda się wywołać reakcję ku kończynom, zwłaszcza ku nogom. Lecz jeżeli symptomy nie ustaną do jutrzejszego wieczora, to biedny stary przepadł bez ratunku. Czy nie wiesz, co spowodowało chorobę? Musiał to być jakiś cios gwałtowny, pod którym zachwiała się moralna jego istota. Zgadłeś, powiedział Rastyniak, przypominając sobie, że obie córki wstrząsały bez przerwy sercem ojcowskim. Delfina kocha przynajmniej swego ojca, myślał Eugeniusz. Wieczorem w teatrze... Zaczął mówić o starym z wielką ostrożnością, żeby nie zaniepokoić pani Dunsiżą. Bądź spokojny, powiedziała baronowa przy pierwszych jego wyrazach. Ojciec mój jest silny. Tylko za nadtośmy go dzisiaj wzruszyły. Fundusz nasz jest zagrożony. Czy pojmujesz całą doniosłość takiego nieszczęścia? Ja bym tego nie przeżyła gdyby nie miłość twoja wobec której zbladło nawet to co dawniej byłoby dla mnie niepokojem śmiertelnym dziś drżę tylko przed jednym nieszczęściem jedną tylko znam obawę żeby nie utracić tej miłości przez którą poznałam całą wartość życia poza tym uczuciem wszystko mi jest obojętne nic więcej w świecie nie kocham tyś wszystkim dla mnie jeżeli cenię bogactwo to dlatego tylko żeby się tobie lepiej podobać. Muszę wyznać ze wstydem, że jestem więcej kochaną niż córką. Dlaczego? Nie wiem sama. Całe moje życie jest w tobie. Ojciec dał mi serce, ale tyś mu bić kazał. Niech mnie cały świat potępia, mniejsza o to. Ty nie możesz mieć do mnie żalu. Ty musisz usprawiedliwić przestępstwa, na które mnie skazuje uczucie niezwalczone. Sądzisz, może, że ze mnie córka wyrodna? O nie! Któż by mógł nie kochać tak dobrego ojca? Ale czyż mogłam zapobiec, żeby nie spostrzegł wreszcie następstw, jakie wynikły z naszych małżeństw opłakanych? Dlaczegoż im nie zapobiegł? Czyż nie powinien był myśleć za nas? Wiem, że dzisiaj cierpi nie mniej od nas, ale cóż miałyśmy robić? Pocieszać go? To by się na nic zdało. Widok naszej rezygnacji przyczyniłby mu więcej bólu niż wszystkie nasze wyrzuty i skargi. Bywają chwile, w których wszystko staje się goryczą. Eugeniusz milczał, wzruszony do głębi naiwnym wyrazem prawdziwego uczucia. Prawda, że Paryżanki bywają często przewrotne i próżne, samolubne, zimne i zalotne. Lecz i to pewna, że umieją kochać prawdziwie i poświęcać swym namiętnościom więcej uczucia niż inne kobiety, że stają się wzniosłe, gdy podniosą się nad wszystkie swoje małostki. Zastanawiała też Eugeniusza głębokość i trafność umysłu, z jaką kobieta sądzi uczucia najbardziej neutralne, gdy jaka skłonność silniejsza oddala ją od nich. O czymże pan myślisz? Zapytała pani Dunusirzą, obrażona milczeniem Eugeniusza. Wsłuchuję się jeszcze w to, coś mi powiedziała. Sądziłem dotychczas, że ja kocham silniej od ciebie. Baronowa uśmiechnęła się, ale natychmiast zapanowała nad doznanym zadowoleniem, bo chciała zatrzymać rozmowę w granicach zakreślonych przez formy przyzwoitości. Dotąd nigdy jeszcze nie słyszała przejmujących wyrazów miłości młodzieńczej i szczerej. Jeszcze słów kilka, a nie miałaby już siły zapanować nad sobą. Eugeniuszu, powiedziała zmieniając przedmiot rozmowy. Czy wiesz, że cały Paryż będzie jutro u pani Dubuzon? Rofidowie i markiz Dadżuda postanowili działać w tajemnicy. Król ma podpisać jutro kontrakt ślubny, a biedna twoja kuzynka nic jeszcze o tym nie wie. Będzie musiała przyjmować jutro masę osób, a markiza nie będzie na jej balu. Powszechnie o tym tylko mówią. A świat śmieje się z podłości i udział w niej przyjmuje. Czyż nie wiesz, że pani Dubuzon życiem to przypłaci? Nie, odparła Delfina z uśmiechem. Nie znasz tego rodzaju kobiet, ale cały Paryż pójdzie do niej i ja tam będę. Tobie jednak zawdzięczam to szczęście. Może to tylko jedna z niedorzecznych pogłosek, których tak wiele krąży po Paryżu, powiedział Rastignac. Jutro dowiemy się prawdy. Eugeniusz nie poszedł do domu woke. Nie mógł wymóc na sobie, żeby nie nacieszyć się nowym mieszkaniem. Ostatnim razem Eugeniusz wyszedł od Delfiny o pierwszej po północy. A teraz znów Delfina pożegnała go koło drugiej. Nazajutrz spał dość długo, a później czekał pani dunów która przyjechała o południu na śniadanie. Młodzi ludzie tak są chciwi tych uroczych chwil szczęścia, że Eugeniusz zapomniał prawie zupełnie o ojcu Goriot. Jakże mu błogo było oswajać się z tymi wykwintnymi przedmiotami, które do niego należały. Obecność pani Dunussi-Jean podnosiła jeszcze wartość każdej rzeczy. Około czwartej kochankowie przypomnieli sobie ojca Goriot, myśląc o szczęściu, którego nieborak spodziewał się zakosztować w tym domu. Eugeniusz zrobił uwagę, że stary mógł się na dobre rozchorować i że dlatego właśnie należało przenieść go jak najrychlej do nowego mieszkania. Pożegnał więc Delfinę i pośpieszył do domu w Oque, gdzie wszyscy stołownicy zgromadzeni już byli u stołu. Brakowało tylko Goriota i biąszona. Wiesz? zawołał Malasz. Ojciec Goriot zupełnie się rozkleił. Bionchon jest u niego. Stary widział się z jedną z swych córek z hrabiną Durostorama. Potem chciał wyjść, ale słabość jego się wzmogła. Społeczeństwo utraci jedną z najpiękniejszych swych ozdób. Rastyniak postąpił szybko ku schodom. — Panie Eugeniuszu! — Proszę pana! — rzekła wdowa. — I ojciec Gorio i pan mieliście opuścić mój dom 15 lutego. Tymczasem trzy dni upłynęły już od tej daty. Trzeba będzie zapłacić mi za cały miesiąc. — Ale ja poprzestanę na słowie pańskim, jeżeli pan zechcesz zaręczyć za ojca Gorio. — Po co? Czyż mu pani nie ufasz? — Czy nie ufam? Gdyby nieborak stracił przytomność i umarł, to córki jego nie dałyby mi ani grosza. A to, co po nim pozostanie, nie warte i dziesięciu franków. Nie wiem, po co wyniósł dziś z domu ostatnie swoje sztućce srebrne. Wystroił się jak młodzieniec, a nawet, Boże odpuść, zdaje mi się, że się uróżował, bo był dziwnie jakoś wyświeżony. Ja odpowiadam za wszystko — — rzekł Eugeniusz i zadrżał z przerażenia, przeczuwając nową jakąś katastrofę. Poszedł co prędzej do Goriota, którego zastał w łóżku. Biąszą siedział tuż przy nim. — Dzień dobry, ojcze — rzekł Eugeniusz. Starzec uśmiechnął się łagodnie, zwracając na niego szkliste swoje oczy. — Jakże się ona ma? — zapytał. — Dobrze. A ty, ojcze? — Nieźle. — Nie trzeba go utrudzać — rzekł Bionchon, odciągając Eugeniusza w róg pokoju. Cóż tu słychać? Zapytał Rastyniak. Biedak cudem chyba może być zbawiony. Uderzenie na mózg już nastąpiło. Przyłożyłem mu synapizmy. Szczęściem odczuwa je, to znak, że działają. Czy można go przenieść? Niepodobna. Trzeba go pozostawić w spokoju i strzec od wszelkiego wzruszenia fizycznego lub moralnego. Kochany Bionchon my obaj będziemy go pielęgnowali Jużem ja wezwał naczelnego lekarza z mego szpitala No i cóż On zawyrokuje dopiero jutro wieczorem Przyrzekł mi że przyjdzie gdy załatwi swą czynność Na nieszczęście ten biedak stary popełnił dziś jakiś krok nierozważny z którego nie chce się wytłumaczyć Uparł się jak muł jaki Gdy mówię do niego to udaje że nie słyszy albo że śpi a gdy oczy otworzy, to zaczyna stękać, żeby mi tylko nie odpowiadać. Chodził dziś z rana na miasto, nie wiadomo dokąd. Zabrał z sobą, co tylko posiadał z kosztowniejszych rzeczy i musiał zrobić jakąś frymarkę, przy czym resztki sił wyczerpał. Jedna z córek była u niego. Hrabina? Zapytał Eugeniusz. Czy to była brunetka wysmukła o kształtnej nóżce i żywych, pięknych oczach? Tak jest. Zostaw mnie na chwilę sam na sam ze starym Ja go wyspowiadam, on mi wszystko powie Pójdę tymczasem na obiad Tylko staraj się nie wzruszać go za nadto Bośmy jeszcze ostatecznie nadziei nie stracili Bądź spokojny Jutro będą się dobrze bawiły Rzekł ojciec Gorio do Eugeniusza, gdy zostali sami Będą na wielkim balu Powiedz mi, tatku Coś ty dziś robił z rana, że teraz masz się gorzej i musisz leżeć w łóżku? Nic. Anastazja była u ciebie? zapytał Rastyniak. Tak, odparł ojciec Gorio. No i cóż? Proszę nic przede mną nie ukrywać. Czegoż ona jeszcze żądała? Ach, począł Stary z wysiłkiem Cóż chcesz, moje dziecko? Ona była bardzo nieszczęśliwa. Naścia nie ma ani grosza od czasu owej sprawy z brylantami Kazała sobie robić na bal suknię ze złotogłowu, w której będzie wyglądała jako cacko Ale szwaczka niegodziwa nie chciała nic robić na kredyt I Naścia musiała wziąć tysiąc franków od pokojówki, żeby zapłacić jej z góry Biedna, trzebaż jej było dojść do tego To mi serce rozdarło Pokojówka zobaczyła tymczasem, że Resto stracił całe zaufanie do Naści. Przelękła się więc o swoje pieniądze i umówiła się ze szwaczką, żeby nie wydawać sukni aż dopóki pani nie odda jej pożyczonej sumy. Bal ma być jutro. Suknia już gotowa. Naścia jest w rozpaczy. Chciała wziąć moje nakrycia stołowe, żeby je zastawić. Mąż jej chce. Żeby była na tym balu dla pokazania całemu Paryżowi brylantów O sprzedaż, których wszyscy ją posądzają Ale czyż ona może powiedzieć temu potworowi Win nam tysiąc franków zapłać je? Nie, ja to pojmuję dobrze Delfina będzie miała swój strój wspaniały A za cóż naścia ma być gorszą od młodszej siostry? Biedne dziecko Ona we łzach tonie a ja nie miałem wczoraj dwunastu tysięcy franków. To mnie tak upokorzyło, że dla odkupienia swojej winy oddałbym chętnie resztki nędznego żywota. Wiesz co, dotychczas miałem siłę przenieść wszystkie nieszczęścia, ale ostatni brak pieniędzy rozdarł mi serce. Och! Och! Nie namyślając się długo, sprzedałem za sześćset franków nakrycia stołowej sprzączki. Później ustąpiłem papie Gopsek dochód całoroczny za czterysta franków, które mi wypłacił od razu. Ha! Będę żyć suchym chlebem. Wystarczało mi to, gdy byłem młody, to i teraz może wystarczyć. Ale za to moja Naścia będzie miała piękny wieczór i ubierze się jak lalka. Mam tysiąc franków pod poduszką, aż mi się cieplej robi, gdy pomyślę, że tu pod głową u mnie leży coś takiego, co sprawi przyjemność biednej mojej Naści. Będzie mogła przynajmniej wypędzić tę szkaradną Wiktorynę. Czy to słychane rzeczy, żeby słudzy nie mieli ufności w swoich panach? Jutro będę zdrowszy. Naścia przyjdzie o dziesiątej. Nie trzeba, żeby one myślały, że chory, bo żadna nie poszłaby na bal, a obie chciałyby mnie pielęgnować. Naścia uściśnie mnie jutro jak swoje dziecko, a pieszczoty jej zupełnie mnie uzdrowią. Mogłem wydać tysiąc franków na lekarstwo, lecz wolę dać je memu wszechlekarzowi, mojej Naści. Przynajmniej pocieszę ją w nędzy, a to zgładzi mą winę, Żem śmiał zapewnić sobie dochód do żywotni. Ona jest na dnie przepaści, a ja nie mam dość siły, żeby ją stamtąd wyciągnąć. O. Ja rozpocznę znów handel. Pojadę do Odessy po zboże, które kosztuje tam trzy razy mniej niż u nas. Przywóz ziarna w naturze jest wprawdzie zabroniony, ale dobrzy ludzie, co tworzą prawa, nie pomyśleli o rozlicznych produktach, które się ze zboża wyrabia. Ho ho, myśl ta przyszła mi dziś od rana do głowy. Krochmal może do wielkich rzeczy doprowadzić. On zwariował, pomyślał Eugeniusz, patrząc na Starego. Dosyć, ojcze. Uspokój się, nic nie mów. Eugeniusz nie poszedł na obiad, aż póki Bionszą nie powrócił. Następnie obaj przepędzili noc przy chorym, doglądając go po kolei przy czym jeden czytał książki medyczne a drugi pisał listy do sióstr i do matki symptomy które się objawiły na zajutrz były zdaniem wiąszona dosyć pomyślne. lecz stan chorego wymagał ciągłej pieczołowitości na którą tylko nasi studenci mogli się zdobyć a której opis musiałby obrazić wstydliwą frazeologię naszej epoki wychudłe ciało starego pokryte zostało pijawkami i kataplazmami Zrobiono mu wannę na nogi i próbowano różnych środków medycznych, do zastosowania których trzeba było całej siły i całego poświęcenia dwóch naszych młodzieńców. Pani Duresto nie przyszła sama, tylko przysłała posłańca, dla zabrania pieniędzy. Sądziłem, że sama przyjdzie. Ale to i lepiej, że przysłała, bo widok mój mógłby ją zaniepokoić, rzekł ojciec Goriot, którego i ta okoliczność zdawała się uszczęśliwiać. O siódmej wieczorem Teresa przyniosła list od Delfiny. Czymżeś ty zajęty, drogi przyjacielu? Czyż miałbyś mnie zaniedbywać? Mnie, którą tak niedawno pokochałeś? Słysząc twoje zwierzenia serdeczne, poznałam, że masz piękną duszę i musisz być z liczby tych, co pozostają zawsze wiernymi, z pełną świadomością wszystkich odcieni uczucia. Pamiętam, jakeś powiedział słuchając modlitwy Mojżesza. Dla jednych to dźwięk monotonny, a dla innych to nieskończoność harmonii. Pamiętaj, że cię czekam, bo mamy jechać razem na bal do pani Buzon Kontrakt pana Dadżuda został dziś rzeczywiście podpisany u dworu. Biedna wicehrabina dowiedziała się o tym o drugiej po południu. Cały Paryż pójdzie dziś do niej. Jak pospólstwo idzie tłumnie na plac du grew w dzień egzekucji. Czyż to nie okrucieństwo iść po to tylko, by zobaczyć, czy ta kobieta będzie umiała ukryć swą boleść, czy dobrze umrzeć potrafi? Ja nie poszłabym, to pewna, gdybym przedtem u niej bywała, ale dzisiejsze przyjęcie będzie pewnie ostatnim. Nie mogę go więc opuścić, bo wszystkie moje zabiegi byłyby daremne. Położenie moje jest wyjątkowe. Zresztą chcę być na balu, bo i ty na nim będziesz. Czekam twego przybycia. Jeżeli nie przyjdziesz za dwie godziny, to nie wiem, czy potrafię przebaczyć ci takie wiarołomstwo. Rastyniak wziął pióro i odpisał, co następuje. Czekam doktora, który zawyrokuje, czy ojciec twój żyć będzie. Zdaje się, że jest umierający. Przyniosę ci wyrok, lecz boję się, żeby to nie był wyrok śmierci. Zobaczysz jeszcze, czy będziesz mogła być na balu. Przyjm zapewnienia najczulszej miłości. Doktor przyszedł o wpół do dziewiątej i stwierdził, że choć chory wyzdrowieć nie może, lecz i śmierć nie tak rychło jeszcze nastąpi. Zapowiedział ciągłe zmiany na lepsze i na gorsze, od których życie i przytomność starego będą zależały. Lepiej byłoby dla niego, gdyby prędzej skończył rzekł doktor na zakończenie. Eugeniusz powierzył ojca Goriot pieczy biąszona, a sam poszedł do pani Nusyżon ze smutnymi wieściami, które miały zaćmić jej radość. Tak przynajmniej sądził nasz student, którego umysł napojony był jeszcze surowym pojęciem obowiązków rodzinnych. Z tym wszystkim powiedz jej, niech się dobrze bawi! zawołał ojciec Goriot, podnosząc się na posłaniu, na którym leżał dotąd bezwładnie. Eugeniusz stanął przed delfiną z sercem rozdartym boleścią. Baronowa była już w trzewikach balowych uczesana gotowa tak że tylko suknie włożyć pozostawało ale ostatnie te przygotowania podobne do pociągnięć pędzla którymi malarze wykańczają swoje płótna wymagały więcej czasu niż samo tło obrazu Jak to jeszcześ pan nie ubrany zapytała pani Dunusirżą ale ojciec pani jeszcze mój ojciec zawołała przerywając ależ nie będziesz mnie pan uczył co winna swemu ojcu Znam ja ojca od dawna. Ani słowa, Eugeniuszu. Wtedy będę pana słuchała, gdy zobaczę, żeś już ubrany. Teresa przygotowała wszystko w pańskim mieszkaniu. Powóz mój gotów. Bierz go pan i powracaj. Pomówimy o ojcu, jadąc na bal. Trzeba wyjechać wcześnie, bo i tak zatrzyma nas cały szereg powozów i w najlepszym razie chyba o jedenastej wejdziemy na salę. Pani. Dosyć? Ani słowa więcej, zawołała, biegnąc do buduaru po naszyjnik. Niechże pan jedzie, panie Eugeniuszu, bo się pani rozgniewa, rzekła Teresa, popychając studenta, który stał przerażony tym wykwintnym ojcobójstwem. Eugeniusz wyszedł, oddając się najsmutniejszym, najbardziej zniechęcającym rozmyślaniom. Świat wydawał mu się oceanem błota, w którym dość było nogę umoczyć, by wnet ugrzęznąć po szyję. Tylko nędzne zbrodnie tu się popełnia, myślał sobie. Wotrę jest większy. Zobaczył już z bliska trzy wielkie wyrazy społeczeństwa: posłuszeństwo, walkę i bunt, rodzinę, świat i wotrena. I nie miał odwagi wybierać. Posłuszeństwo było nudne, bunt niemożliwy, a walka niepewna. Myśl jego przeniosła się na łono rodziny. Przypomniał sobie czyste wzruszenia życia spokojnego przypomniał dni spędzone w gronie istot kochających które poddawały się prawom przyrodzonym ogniska domowego znajdując przy nim szczęście zupełne trwałe niczym niezmącone pomimo tych dobrych myśli eugeniusz nie miał odwagi złożyć przed delfiną wyznania wiary dusz czystych i nakazać jej cnotę w imię miłości były to pierwsze owoce rozpoczętego niedawno wychowania młodzieniec zaczynał już kochać samolubnie Spryt wrodzony pozwolił mu odgadnąć naturę serca delfiny. Przeczuwał, że ta kobieta mogłaby iść na bal po trupie własnego ojca, a nie miał siły wystąpić w roli moralisty. Nie miał dość odwagi, by się jej narazić, ani dość cnoty, żeby ją opuścić. Nie przebaczyłaby mi nigdy, myślał sobie, gdybym ją przekonał, że nie miała w tym razie słuszności. Następnie zaczął się zastanawiać nad słowami lekarzy i wmawiać w siebie, że ojciec Gorio nie był wcale tak słaby, jak mu się zdawało. W końcu zdobył się na tysiące niegodnych rozumowań, za pomocą których potrafił usprawiedliwić delfinę. Ona nie wie, w jakim stanie ojciec się znajduje, a zresztą sam stary odesłałby ją na bal, gdyby poszła do niego. Częstokroć prawo społeczne, nieubłagane w swojej formule, Potępia tam, gdzie zbrodnia pozorna jest usprawiedliwiona tysiącem modyfikacji, które wygładza w łonie rodziny różnica charakterów oraz rozmaitość interesów i położeń. Eugeniusz chciał oszukać siebie samego i gotów był zrobić dla kochanki ofiarę z własnego sumienia. Od dwóch dni wszystko się w jego życiu zmieniło. Kobieta zmąciła jego porządek, zaćmiła blask rodziny i wszystko na swoją korzyść zabrała. Rastyniak i Delfina spotkali się wśród takich okoliczności, które pozwoliły im odczuć całą słodycz tego spotkania. Namiętność ich dobrze przygotowana wzmogła się przez posiadanie, które zwykło zabijać namiętności. Posiadając tę kobietę, Eugeniusz przekonał się, że dawniej pragnął jej tylko, a pokochał ją dopiero wtedy, gdy mu szczęście poznać dała. Kto wie, czy miłość nie jest tylko wdzięcznością za przyjemność doznaną? Eugeniusz nie pytał, czy ta kobieta jest nikczemną, czy wzniosłą. Ubóstwiał ją za całe szczęście, które jej przyniósł w udziale i którego sam od niej doświadczył. Delfina również kochała go tak, jak tantal kochałby anioła, który by przyszedł nasycić głód jego lub ugasić palące jego pragnienia. Jakże ma się mój ojciec? Zapytała Delfina, gdy stanął przed nią w stroju balowym. Niezmiernie źle, odparł student. Jeżeli chcesz dać mi dowód swego przywiązania, to wstąpimy do niego. Dobrze, powiedziała, ale to po balu. Mój Eugeniuszu, bądźże dobry, nie praw mi morałów. Chodźmy. Pojechali. Eugeniusz nie odzywał się przez czas długi. Co tobie? Zapytała Delfina. Słyszę chrapanie twego ojca, odparł z nieukontentowaniem. I zaczął opowiadać z młodzieńczym zapałem o okrutnym postępku, którego pani duresto dopuściła się przez próżność. O śmiertelnym niebezpieczeństwie, na jakie ojciec dla niej się naraził i o tym, jaką ceną okupiona będzie świetna suknia Anastazji. — Łzy mnie oszpecą — pomyślała baronowa, a oczy jej oschły natychmiast. — Pójdę pielęgnować ojca, nie odstąpię od jego łóżka — powiedziała. — Ach, teraz jesteś taka, jaką cię widzieć pragnąłem. Powiedział eugeniusz, latarnie pięciuset powozów oświecały podjazd pałacu Buzontów. Żandarmi na koniach znajdowali się po obu stronach drzwi oświetlonych. Wyborowe towarzystwo napływało tak obficie, a każdemu tak pilno było zobaczyć tę wielką kobietę w chwili upadku, że parterowe salony pałacu były już napełnione, gdy pani Dunussi-Jean przybyła z Rastignakiem. Od chwili, gdy cały dwór cisnął się do wielkiej panny, której Ludwik XIV wydzierał kochanka, żadne nieszczęście serdeczne nie miało tyle rozgłosu, co przygoda pani Dubuzon. Ale ostatnia córa prawie królewskiego domu burgundzkiego okazała się wyższa od swego nieszczęścia i panowała aż do ostatniej chwili światu, od którego przyjęła próżność tylko dlatego, że ta miała dopomóc do triumfu jej miłości. Najpiękniejsze kobiety Paryża ożywiały salon świetnością stroju i wdziękiem swych uśmiechów. Dokoła wicehrabiny cisnęli się doradcy najbardziej dystyngowani, znakomitości wszelkiego rodzaju ambasadorowie i ministrowie obwieszani krzyżami, gwiazdami i wstęgami różnych kolorów. Orkiestra brzmiała pod złocistymi stropami pałacu, który zmienił się dla swej królowej w pustynię bezludną pani dubuzon stała na środku pierwszego salonu przyjmując mniemanych swoich przyjaciół ubrana biało, bez żadnych ozdób, w gładko zaplecionych włosach. Wydawała się spokojna i nie zdradzała ani boleści, ani dumy, ani radości kłamanej. Nikt nie mógł wyczytać, co się działo w jej duszy. Rzekłbyś, że to niobe wyciosana z marmuru. Uśmiech, którym witała najszczerszych przyjaciół, przybierał niekiedy odcień szyderstwa. A zresztą była zupełnie taka jak zwykle. Tak podobna do owej wicehrabiny, którą szczęście opromieniało swym blaskiem, że najobojętniejsi musieli ją podziwiać, jak młode Rzymianki podziwiały gladiatorów, którzy umieli uśmiechać się konając. Rzekłbyś, że świat przystroił się odświętnie na pożegnanie jednej z władczyń swoich. Obawiałam się, że pan nie przyjedziesz, rzekła do "Pani?" odparł głosem wzruszonym, biorąc jej słowa za wymówkę. "Przyszedłem i wyjdę ostatni." "Dobrze," powiedziała, biorąc go za rękę. "Pan jesteś tu może jedyną istotą, której mogę zaufać." "Przyjacielu, kochaj tylko taką kobietę, którą będziesz mógł kochać wiecznie, a nigdy żadnej nie opuszczaj." Wsparła się na ramieniu Rastyniaka i poprowadziła go do salonu, w którym grano w karty. Jedź pan do markiza, rzekła siadając z nim na kanapie. Jakub, kamerdyner mój, pojedzie razem i wręczy ci list do markiza, w którym upominam się o swoją korespondencję. Chcę wierzyć, że odda ci ją w całości. Gdy wrócisz pan z mymi listami, wejdź proszę do mego pokoju, każę, żeby mi znać dano. Powstała na spotkanie najlepszej swej przyjaciółki księżny Dulonże. Rastyniak pojechał do pałacu rofidów, gdzie margrabia Dadżuda miał spędzić wieczór. Jakoż był tam rzeczywiście, lecz dowiedziawszy się o co chodzi, pojechał ze studentem do swego mieszkania i wręczył mu szkatułkę mówiąc: Tu są wszystkie listy. Zdawało się, że chce coś jeszcze mówić. Może pragnął dowiedzieć się szczegółów o balu u wicehrabiny a może chciał wyznać przed Eugeniuszem, że już zaczyna rozpaczać z powodu swego małżeństwa, co później rzeczywiście miało miejsce, lecz błyskawica dumy zapaliła mu się w oczach i miał smutną odwagę zamilczeć o najszlachetniejszych swych uczuciach. — Nic o mnie nie mów, kochany Eugeniuszu — wyrzekł, ściskając dłoń jego z wyrazem przychylności i smutku, po czym dał mu znak, żeby się oddalił. Eugeniusz powrócił do pałacu buzontów i kazał się zaprowadzić do pokoju wicehrabiny, w którym widać było poczynione przygotowania do podróży. Usiadł przy ogniu, a utkwiwszy wzrok w szkatułkę cedrową, pogrążał się w głęboką i smutną zadumę. Pani buzon przybierała w jego oczach rozmiary bogiń i Ach, przyjacielu, rzekła wicehrabina, wchodząc i opierając rękę na ramieniu rastyniaka. Stała cała przed nim we łzach z oczyma wzniesionymi. Jedną rękę drżącą wyciągnęła ku niemu, a drugą podniosła ku górze. Pochwyciła nagle szkatułkę, rzuciła ją do ognia i śledziła okiem, aż póki nie spłonęła. Tańczą. Wszyscy przyszli punktualnie. Tylko śmierć przyjdzie za późno. Cyt, przyjacielu, zawołała, kładąc palec na ustach rastyniaka, który chciał coś powiedzieć. Nigdy już nie zobaczę ani Paryża, ani świata. O piątej z rana odjeżdżam stąd, żeby zagrzebać się w głębi Normandii. Od trzeciej po południu zajęta już jestem przygotowaniem do drogi. Musiałam podpisywać akta, wejrzeć w interesy. Nie miałam kogo posłać do zatrzymała się. Byłam pewna, że można go znaleźć u zatrzymała się znowu przejęta boleścią. W takiej chwili wszystko jest cierpieniem, a niektórych słów wymówić nawet niepodobna. Wreszcie, poczęła znowu, liczyłam na pana, że zechcesz mi oddać tę ostatnią przysługę. Chciałabym dać ci jakiś zadatek przyjaźni. Będę myślała często o tobie, boś mi się wydał dobry i szlachetny, młody i czysty wśród tego świata, w którym podobne przymioty tak rzadko się spotykają. Pragnę, żebyś o mnie czasem pomyślał. Obejrzała się dokoła. Oto jest, powiedziała, pudełko, w którym chowałam rękawiczki. Ilekroć otworzyłam go przed wyjazdem na bal lub do teatru, zawsze czułam, żem piękna, bo byłam szczęśliwa. I po to tylko do niego się dotykałam, żeby myśl jaką wdzięczną w nim pozostawić. Jest w nim wiele mojej istoty. Jest cała pani Dubuzon, która już istnieć przestała. Przyjmie pan ode mnie. Postaram się, żeby ją odniesiono do twego mieszkania przy ulicy Dartua. Pani dunusie jean bardzo pięknie dziś wygląda. Kochaj ją szczerze. Jeżeli nie zobaczymy się więcej, to bądź pewien, przyjacielu, który byłeś zawsze dobry dla mnie, że modlić się będę za ciebie. Zejdźmy do salonu. Nie chcę, żeby myślano, że ja płaczę. Mam wieczność całą przed sobą. Będę sama i nikt nie zażąda rachunku łez moich. Jeszcze jedno tylko spojrzenie na ten pokój Wicehrabina zatrzymała się Przysłoniła ręką oczy, po czym obtarła je Zwilżyła zimną wodą i wsparła się na ramieniu studenta Idźmy, powiedziała Nic w życiu nie wzruszyło Rastyniaka tak silnie Jak zetknięcie się z tą boleścią szlachetnie stłumioną Pani Dubuzon obeszła z Eugeniuszem dookoła sali była to ostatnia uprzejmość tej kobiety, odznaczającej się dziwnym wdziękiem. Spojrzenie Eugeniusza padło na obie siostry, panią Duresto i panią Dunosirzą. hrabina wyglądała wspaniale, w całym przepychu brylantów, które musiały palić jej ciało, bo po raz ostatni miała je na sobie. Pomimo potężnej dumy i miłości, którą miała w sercu, nie mogła znieść spokojnie wzroku swego męża. Widok ten nie rozjaśnił wcale smutnych myśli Rastiniaka Tak jak pułkownik włoski przypominał mu postać wotrena, tak również brylanty obu sióstr przywodziły na myśl barłóg, na którym ojciec gorios spoczywał. Wicehrabina wytłumaczyła sobie opacznie smutek studenta i puściła jego ramię. Idź pan, powiedziała. Nie chcę zatruwać ci przyjemności. Delfina przywołała go natychmiast do siebie. Śpieszno jej było rzucić pod stopy studenta hołdy zebrane w tym świecie, do którego spodziewała się być już na zawsze przyjęta. Jakże znajdujesz pan naście? zapytała. Ona umie korzystać nawet ze śmierci ojca własnego, rzekł Rastiniak. Około czwartej muzyka ucichła, i tłumy zaczęły się przerzedzać, aż w końcu księżna Dulonger i Rastignac znaleźli się sami w sali balowej. Po chwili i wicehrabina stanęła na progu, pożegnawszy tylko co pana Dubuzą, który odszedł do swej sypialni, powtarzając po kilkakroć. Źle robisz, moja droga, że uciekasz od świata w twoim wieku. Pozostań, proszę, z nami. Pani Dubuzą wydała okrzyk podziwu na widok księżny. Spodziewała się bowiem zastać samego Eugeniusza. Odgadłam cię, Klaro, rzekła pani Duląże. Odjeżdżasz, żeby nigdy już nie wrócić. Lecz przed odjazdem musisz mnie wysłuchać. Musimy się porozumieć. Wzięła przyjaciółkę za rękę i wprowadziła ją do sąsiedniego salonu, a tam, popatrzywszy na nią, ze łzami w oczach, przycisnęła ją do piersi i ucałowała gorąco. Nie chcę rozstawać się z tobą obojętnie, moja droga. To byłby dla mnie zbyt ciężki wyrzut sumienia. Możesz rachować na mnie jak na siebie samą. Byłaś wielka dzisiejszego wieczora. Ja poczułam, żem ciebie godna i chcę ci tego dowieść. Zawiniłam względem ciebie. Nie zawsze byłam dobra, przebacz mi to najdroższa. Zapieram się wszystkiego, co mogło cię zranić. Chciałabym cofnąć moje słowa. Jedna boleść połączyła dusze nasze i nie wiem, która z nas będzie bardziej nieszczęśliwa. Pan Dumontriveau nie był dziś tutaj. Czy ty to pojmujesz? Kto cię widział, Klaro, podczas tego balu, ten nigdy ciebie nie zapomni Co do mnie, zrobię jeszcze ostatnie usiłowanie Jeżeli mi się nie uda, to pójdę do klasztoru A ty dokąd się udasz? Do Normandii, do Kursel Kochać, modlić się, aż póki Bóg nie powoła mnie z tego świata Chodź pan do nas, panie Durastyniak Rzekła wicehrabina głosem wzruszonym, przypominając sobie, że Eugeniusz czeka na nią w salonie. Student ukląkł przed kuzynką i złożył na jej ręce pocałunek. Bądź zdrowa, Antonino, wyrzekła pani Dubuzą. Bądź szczęśliwa. A ty, panie Eugeniuszu, mówiła do studenta, tyś szczęśliwy, boś młody, bo jeszcze wierzyć możesz. Opuszczając ten świat, Mam wkoło siebie święte i szczere wzruszenia, jakie towarzyszyły zgonowi wybrańców szczęśliwych. Rastyniak pozostał aż do piątej i odszedł dopiero wtedy, gdy pani Dubuzon przesłała mu z powozu podróżnego ostatnie pożegnanie zroszone łzami. Pożegnanie to świadczyło, że osoby najwyżej położone nie są wyjęte spod praw serca i nie żyją bez troski, jak to wmawiają w naród ludzie goniący za popularnością. Poranek był chłodny i wilgotny, a Eugeniusz wracał piechotą do domu wokę. Tak się uzupełniało jego wychowanie. Nie zdołamy ocalić biednego ojca Gorio, rzekł Bionszą, gdy Eugeniusz wszedł do pokoju sąsiada. Słuchaj, przyjacielu, powiedział Eugeniusz, popatrzywszy na starca uśpionego. Nie schodź nigdy ze skromnej drogi życia, która zadowala umiarkowane twoje żądania. Ja jestem w piekle i muszę w nim pozostać. Wiesz we wszystko cokolwiek złego powiedzą ci o świecie. Nie ma takiego juvenala, co by zdołał opisać całą jego szkaradę, okrytą złotem i klejnotami. Nazajutrz, Bionszon obudził rastyniaka około drugiej, prosząc, by go zastąpił przy łóżku goriota, którego stan pogorszył się bardzo od rana. Stary nie przeżyje dwóch dni, a może nawet i sześciu godzin nie wytrzyma, mówił student medycyny. Pomimo to musimy jednak walczyć z chorobą do ostatka. Potrzeba będzie użyć środków kosztownych. Będziemy go pielęgnowali, to pewne. Ale ja nie mam ani grosza przy duszy. Przewróciłem jego kieszenie, przetrząsłem szafy. Zero w ilorazie. Zapytałem go w chwili przytomności, ale powiedział mi, że nie ma ani jednego szelonga. A ty? Czy masz cokolwiek? Mam tylko dwadzieścia franków, ale postawię na kartę i wygram. A jak przegrasz? Zwrócę się do jego zięciów i córek z prośbą o pieniądze — A jeżeli ci nic nie dadzą? — zapytał znów Biąższą — Musimy dostać pieniędzy jak najprędzej, bo trzeba okryć starego wrzącymi synapizmami od stóp aż do połowy bioder Jeżeli zacznie krzyczeć, to możemy mieć nadzieję Wiesz, jak to się urządza Zresztą Krzysztof ci dopomoże Ja wstąpię do apteki zaręczyć za wszystkie lekarstwa, jakie tam będziemy brali co za nieszczęście, że nie można było przenieść tego biedaka do naszego szpitala. Byłoby mu tam nierównie lepiej. No, chodź ze mną do jego pokoju i nie opuszczaj go, aż póki ja nie wrócę. Weszli obaj do pokoju starego. Eugeniusz przestraszył się zmianą, jaka zaszła na tej twarzy skrzywionej, bladej, wynędzniałej. Jak się masz, ojczulku? zapytał pochylając się nad nędznym posłaniem. Goriot podniósł na eugeniusza oczy zagasłe popatrzył uważnie ale nie poznał kto przed nim stoi student nie wytrzymał tego widoku łzy zalały mu oczy białą czy nie należałoby przysłonić okien firankami nie okoliczności atmosferyczne nie wywierają już na niego żadnego wpływu byłby to zbyt szczęśliwy objaw gdyby on poczuł wrażenie ciepła lub chłodu z tym wszystkim potrzeba nam ognia żeby ugotować tyzannę i przyrządzić wiele innych rzeczy Przyślę ci kilka wiązek gałęzi, które będą musiały wystarczyć, aż póki nie zdobędziemy drzewa. Przez dzień wczorajszy i przez noc spaliłem wszystek torf tego biedaka i cały zapas drzewa, jaki się u ciebie znajdował. Było tak wilgotno, że woda spływała po ścianach. Z wielkim trudem zdołałem osuszyć trochę ten pokój. Krzysztof zamiótł podłogę, bo to była istna stajnia. Wykadziłem tu jałowcem, bo smród był okropny. Mój Boże, rzekł Rastyniak. a córki jego? Słuchaj, jeżeli poprosi pić, to dasz mu tego, rzekł asystent, pokazując Rastyniakowi wielki garnek biały. Jeżeli zacznie się skarżyć, a żołądek będzie gorący i twardy, to wezwiesz Krzysztofa do pomocy i dasz mu... Wiesz, gdyby popadł przypadkiem w wielkie rozdrażnienie, gdyby mówił wiele lub dostał trochę obłędu, to nie potrzeba mu przeszkadzać. Będzie to niezły znak. Przyślesz w takim razie Krzysztofa do szpitala Koszę. Lekarz naczelny, kolega mój lub ja, przyjdziemy przypalić mu plecy Moksą. Z rana, gdy spałeś jeszcze, zrobiliśmy wielką naradę z jednym uczniem doktora Galla, z naszym doktorem naczelnym i z lekarzem z hotel diu. Panowie ci upatrują ciekawe symptomy. Mamy więc śledzić przebieg choroby, żeby wyjaśnić kilka kwestii naukowych dosyć wielkiej wagi. Jeden z tych panów utrzymuje, że krew, naciskająca na jeden organ więcej niż na drugi, mogłaby wywołać szczególne objawy. Słuchaj więc dobrze, gdy zacznie mówić, żebyś potrafił określić, jakiego rodzaju wyobrażenia będą przemagały w jego mowie. Czy to będą objawy pamięci, przenikliwości, lub rozwagi. Czy będzie się zajmował rzeczami materialnymi, czy uczuciami. Czy będzie rozumował, lub zwracał się myślą do przeszłości. Jednym słowem, uważaj, żebyś mógł zdać nam dokładne sprawozdanie Może być, że atak będzie silny i jednorazowy W takim razie stary pozostanie aż do śmierci w zupełnym osłupieniu Gdyby nieszczęście tu się kierowało Mówił Bionchon, wskazując na tylną część głowy chorego To bywają przykłady dziwnych zjawisk Mózg odzyskuje niektóre władze I śmierć nie tak rychło następuje Krew może odstąpić od mózgu i obrać sobie drogi Których kierunek sekcja chyba może wykazać w szpitalu chorób nieuleczalnych znajduje się pewien starzec idiota, u którego odpływ nastąpił wzdłuż kości pacierzowej. Cierpi on straszliwie, ale żyje. Czy się one dobrze bawiły? Zapytał ojciec Goriot, poznając Eugeniusza. Och, nie przestaję myśleć o swych córkach, rzekł Bionszą. W ciągu nocy powtórzył mi ze sto razy. One tańczą. Ona ma swą suknię. Wołał je po imieniu. Płakałem. Do licha słuchając tych wykrzykników. Delfino, delfino moja Naściu, słowo daję, mówił student medycyny, nie można się było od łez powstrzymać. Delfina, zawołał starzec. Ona jest tu, nieprawdaż? Nie wątpiłem o tym. I oczy jego zaczęły biegać z szaloną ruchliwością po drzwiach i ścianach. Idę powiedzieć Sylwii, żeby przyrządziła synapizmy, zawołał biążą. Teraz jest najwłaściwsza chwila.